Dzisiejsze moje słowo, które mam przyjemność się dzielić, zatytułowałem Czarna żarówka. I nie wiem, czy wiecie, do czego służy żarówka? Do czego? Do oświetlania. A mieliście kiedyś przyjemność kupić czarną żarówkę do domu? Czarna żarówka, wkręcasz, zapalasz światło. Ktoś kiedyś kupił czarną żarówkę? A jakiś inny kolor żarówki? Tak. Ale czarną? Nie. Dałoby radę zapalić czarną żarówkę? Zapalić można, nie tam całą czarną żarówkę. Jakby to świeciłaby? Nie byłoby światła. Wydaje mi się, że by nie świeciła. Nawet nie tyle mi się wydaje, co sprawdziłem to sam. Nie daje żadnego światła, cała czarna żarówka. Nic. Możesz sobie zapalać w kółko, palić i... Ale ja dzisiaj mam taki pewien półprodukt. Nie w pełni czarną żaróweczkę, tylko stworzyłem taką żaróweczkę pokrytą czernią. W różnym stopniu. Sobie skonstruowałem, jak zapalę, jak zadziała, zaświeci. O, jest. Widzicie, ta żaróweczka ma takie na sobie takie plamy. I sprawdziłem ewidentnie ją z plamami i bez plam. Teraz możecie jedynie uwierzyć. O, ona sobie tak będzie mrygać. Nawet dobrze. Może niech sobie świeci. Ta żarówka jest pokryta czarnymi plamkami i jest pewnego rodzaju, jak bym powiedział, odwzorowaniem nas. Bo my nie możemy powiedzieć, że jesteśmy w pełni czarną żarówką. Ale niestety taka żarówka, która ma na sobie plamy i nie świeci doskonale, nie daje pełnego światła, ale gdyby rzucić ją na większy obraz, pod większy klosz, widziałbyś dużo cienia, dużo zamazów na niej i dużo niejaskrawego światła. Gdyby przyciemnić ją jeszcze bardziej niż jest teraz, bo troszeczkę ten lakier na niej zaczął odpadać, to miejscami gdzieś dawałaby światło, a gdzieś nie dawała. Czas by było przejrzyste, a czas nie. Gdyby dać ją całą czarną już w ogóle. Ale myślę, że ja mogę dzisiaj podczas tego kazania przyrównać każdego z nas do takiej żarówki, która nawet troszeczkę mryga, troszeczkę gaśnie, troszeczkę jest czarna. Dlaczego? Dlaczego właśnie tak? Czasami myślę, że jak żarówka, która ma dawać światło, pełne światło, takie jakie chcemy, bo po to kupujemy żarówkę, tak? By świeciła. To my czasami jesteśmy jak właśnie taka czarna żarówka lub poczarniała żarówka, która nie daje wymiernego efektu. Czasami my się tak czujemy. To nie jest tak, że jesteśmy, bo ktoś z nas za takich uważa. My czasami czujemy się jak taka żarówka, która ma dawać gdzieś przykład, ma coś oświetlać, ale jednak nam nie wychodzi. Czasami gdzieś warto, abyśmy świecili, jak mówimy sloganowo, by świecić przed innymi ludźmi, ale gdzieś to światełko jest takie, można by powiedzieć, czarne. Czasami nas to boli, że chcemy przed innymi ludźmi, przed bliskimi, znajomymi, rodziną, być przykładem, ale niejednokrotnie nam nie wychodzi być światłem. Wręcz przeciwnie, stajemy się taką czarną żarówką, która choć jest zapalona, a myślisz, że się palisz, jesteś czarny. I przykładu nie dajesz. Dlaczego? Dlaczego dzisiaj właśnie temat czarnej żarówki? Dlaczego często właśnie bywa tak, że czujemy się jak taka żarówka, która chciałaby świecić i być przykładem, a jednak tym przykładem trudno jej być wśród swoich znajomych? Dlaczego ludzie inni w mieście nie widzą tego? Dlaczego nie mamy może takich pasjonujących rozmów, jak ktoś: o, dlaczego taki jesteś? Co ty robisz, że jesteś taki, nie, może radosny? Nie widać tego kontrastu, bo żarówka, jak już kiedyś mówiłem na jednym kazaniu, gdziekolwiek świecąca w ciemności, zawsze jest widoczna. Nie da się jej nie zobaczyć. Myślę, że czarna żarówka, gdybym wrócił do tamtego kazania, nic by nie dała. Nadal pomieszczenie byłoby ciemne. Ale jednak każdy z nas, mam nadzieję, że dąży do tego, by być tak jaśnie świecącą żarówką, żeby nie dało się nie zauważyć, że jesteś inny. Że jest w tobie coś innego. Dlatego chciałbym, zanim zacznę dalej mówić, co i dlaczego, w jaki sposób możesz być, oj, żarówką, która świeci pełnym światłem, a nie takim niewyraźnym, który byś nawet nie użył, ani nie wziął pod uwagę, która miesza się z cieniem. Jak i co jest tym ważnym elementem, być może o którym dzisiaj zapomnieliśmy.
Chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Ewangelię Jana. Dzisiaj już była raz przytaczana. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Od 12. Jest tutaj napisane bardzo proste stwierdzenie, słowa Jezusa. Pozwólcie, że przeczytam najpierw tylko jeden wersecik, więc nawet nie trzeba go wyświetlać. Jezus mówi tu tak, 12 werset, 8 rozdział. Jezus znowu skierował do nich słowa. Ja jestem światłem świata. Kto idzie za mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Krótkie sformułowanie Jezusa. Ewangelia Jana ma to do siebie, że dużo rzeczy czyni takimi tajemniczymi, symbolicznymi. Trudno ją zrozumieć. Trudno, jeżeli chwycimy się małego fragmentu i małej myśli Jezusa. Jezus mówi, ja jestem światłością świata, zapamiętajcie to. Ja jestem światłością świata. A niejednokrotnie mówisz sobie, w jaki sposób ja mam świecić. W jaki sposób ja mam być światłością. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie idzie w ciemności. Nie wiem, czy powoli zaczniecie rozumieć. Ja jestem światłością, wy idziecie za mną. Idziesz za mną, nie jesteś w ciemności. Tak? Idziesz za mną, nie jesteś w ciemności, idziesz do życia. To jest proste sformułowanie, które Jezus powiedział po niezwykle wyjątkowej sytuacji, która miała miejsce przed chwilą. Chciałbym, byście spojrzeli na ten kontekst, bo to da nas zrozumienia, dlaczego czasami jesteśmy czarnymi żarówkami, które próbują być przykładem, ale nimi nie są. Które próbują się wyróżnić spośród ludzi, ale się nie wyróżniamy. Jest tutaj przykład z nierządnicą. Nie będę go całego czytał, znamy go. Wielokrotnie przytaczany, jeden z najbardziej znanych fragmentów z Ewangelii Jana. Nierządnica, która miała być ukamieniowana, bo zgrzeszyła i ludzie, którzy mieli ją ukamieniować, a również grzeszyli. I Jezus, który im to wszystko powiedział i nikt już jej nie potępił. I Jezus powiedział, ja ciebie też nie potępiam. Idź, nie grzesz. I po tych słowach Jezus mówi znowu, zwróćcie uwagę na ten fragment. On nie jest odosobniony. Jest tu napisane, Jezus znowu skierował do nich swoje słowa. Znowu do tych samych ludzi, wszystkich, którzy byli w świątyni. Gdybyście poszli jeszcze kawałek dalej, to w 20 wersecie jest podkreślone, że Jezus stał przy skarbcu w świątyni. Że mówi to słowa przy skarbcu. Bardzo prawdopodobnie, że po tej świątyni zaczął z nimi chodzić, bo jest większa dyskusja. Ale Jezus do nich mówi, właśnie po tym, gdy przebaczył tamtej kobiecie, powiedział, ja cię nie potępiam, idź nie grzesz. Powiedział, ja jestem światłością świata. Wiem, że to brzmi na razie troszeczkę za wiele, ale posłuchajcie. Co Jezus zrobił? Co Jezus zrobił, czego ci ludzie nie potrafili zrobić? Co Jezus zrobił, zanim powiedział te słowa? Bo to jest bardzo ważne, co Jezus zrobił. Jezus nie mówił czegoś, bo mu się tak po prostu podobało. On żył sytuacją, w której był. On żył wszystkim, w czym się znajdował. On przed chwilą widział ludzi, którzy mieli się za światło tego świata. Którzy mieli się za przywódców duchowych. A jednak ludzi, którzy byli gotowi potępić tą kobietę z powodu jej grzechu. Podczas gdy Jezus do nich mówi, wy też macie w sobie grzech. I co w związku z tym zrobicie? Potępicie ją, potępcie i siebie. Ale wy jej nie potępiliście, ja też jej nie potępię. Nie wiem, czy zwróciliście w ogóle uwagę na to, że w tym fragmencie Jezus ani razu nie powiedział do tej pory o sobie wtedy. Jezus nie powiedział, ja jestem dobry, ona jest dobra. Ja jestem zły, ona jest zła. Ktokolwiek jest w tym momencie zły, godny potępienia. Jezus zwrócił uwagę na zupełnie coś innego. Na coś, do czego dzisiaj cię kieruje jako osobę. Zwrócił uwagę na to, żeby nie zaglądał na wszystkich wkoło. Ale patrzył w siebie. Patrzył w siebie. Zaglądał i mówił nie co oni, ale co ja. Tak? Ja jestem światłością świata, idźcie za mną,
Uczcie się ode mnie. Czego się uczcie ode mnie? Idźcie za mną, co czyńcie? Po pierwsze, Jezus w tym fragmencie to wyraźnie mówi. Próbujemy być dla ludzi wkoło światłem. Mówimy, damy im przykład. Będziemy dawać im przykład. To już jest pierwsza rzecz, którą zrobili ci ludzie, a Jezus nie zrobił. Rozluźniliśmy się. Dawać im przykład, bo oni są źli, a my jesteśmy dobrzy. Ona zasługuje na karę lub na danie przykładu, a jestem człowiekiem, który ten przykład daje. Nie wiem, czy to rozumiecie. Rozumiecie całą tą sytuację. Ludzi, którzy byli gotowi powiedzieć, my jesteśmy święci, ona jest godna grzechu. Ona jest godna winy. A nie zupełnie inaczej. My jesteśmy tymi, którzy powinni jej dać przykład i szansę. W zupełnie odwrotną stronę. Jezus znowu podkreśla. Ja jestem światłem świata. Spójrzcie, co ja zrobiłem. Spójrzcie, co ja robię. Idźcie za mną. Bo to jest światło dla tego świata. Dla tego mroku, który otacza. Gdy chcesz być światłem, gdy chcesz być żarówką, która będzie dzisiaj świecić, pełnią światła, to spójrz w siebie i żyj jak najlepiej potrafisz, by dać innym przykład. Ale nie rób tego, by pokazać komuś, co lepiej robić, jak być, jaki powinieneś być, ale bądź po prostu dla tego człowieka. Bądź po prostu dla niego, dla jego dobra, nie dla swojego dobra. Nie dla swojej satysfakcji, ale dla niego. Bądź po prostu dla tego człowieka. Nie dla jakichś pobudek. Liczy się on i jego życie, nie ty i twoje życie. Jezus to pokazywał i mówił do nich dalej. Gdybyście poczytali dalej cały ten fragment, zobaczylibyście, jak Jezus nawołuje do jednej rzeczy. Ja jestem światłem. Ja pokazuję, co jest dobre. Spójrzcie, co zrobiłem. Przebaczyłem kobiecie. Dałem jej szansę. Ona chciała tego przebaczenia i nie chce grzeszyć. Poświęciłem się dla niej. Poświęcenie i przebaczenie to jest coś, czego dzisiaj świat nie widzi. To są cechy, których dzisiaj świat bardzo mocno pomija. Faktyczne poświęcenie czegoś, czego nie chciałbyś stracić. Ja nie mówię o byciu człowiekiem dobrym, który potrafi podzielić się czymś po prostu z kimś, bo mu nawet zbywa. Ja nie mówię o rzeczach, które przychodzą nam bardzo łatwo, ale o tych rzeczach, które przychodzą nam najtrudniej. I Jezus o tym mówi. Jezus mówi i pokazuje, choćby przez tą sytuację, gdy sobie ją poczytacie, naprawdę, to trzeba dużo przeczytać, ale myślę, że to będzie dla was. Dalej. Poczytajcie sobie rozmowę dalszą z Żydami, bo jest długa w tej świątyni. Nie tyczy się jednej rzeczy. Ale ta rzecz, którą Jezus tu podkreślił po rozmowie z nierządnicą, to właśnie to. Jeżeli chcesz faktycznie mieć się za światło, jeżeli chcesz być tym światełkiem, bądź przy mnie i postępuj jak ja. Bądź przy mnie i postępuj jak ja. Ucz się ode mnie. A nie będziesz światłem, ale będziesz w świetle. Będziesz żył w świetle. Będziesz żył w nim. I ludzie będą widzieć go w tobie. Nie będzie tam ciebie. Będzie tam Chrystus. I to jest to, o czym czasami zapominamy. Niejednokrotnie próbujemy pokazać siebie przed ludźmi. Tak się to nazywa. Próbujemy się pokazać. Bezpośrednio siebie pokazać przed ludźmi. Podczas gdy ludziom brakuje Chrystusa. I tego, co z sobą niósł. Brakuje cech Chrystusa na tym świecie.
brakuje czystego Chrystusa, który jest światłem. I niejednokrotnie plamkami na żarówce są rzeczy, które próbujemy na tego nałożyć. Rzeczy, które przeszkadzają nam być po prostu światłem. Świecić tym światłem, którym jest Chrystus. Są rzeczy, które nam przeszkadzają. Jest to nasza ambicja. Jest to nasza duma. Są to nasze emocje. Są to czasami nawet nasze służby i prestiż. Jest wiele rzeczy, które jest w nas i które mimo wszystko pchają nas do tego, by być jak najlepszymi. Ale wówczas światłem nie jesteśmy. Wówczas rodzą się rzeczy, które nie są światłem. Podam wam bardzo prosty przykład z mojego życia. Związany z tym. Człowiek chcący służyć ludziom. Poświęcający się bardzo dużo godzin na to. Ja, który nie mówię to, bo chcę pokazać, że jestem nie wiadomo kim, ale kimś, kto właśnie w takie rzeczy niejednokrotnie popełni błąd, bo chcąc te rzeczy naprawdę niejednokrotnie robić i uważać, że robić dobrze, robiłem źle pod tym względem, że brałem za dużo. I wówczas co z tego powstawało? No dobrze, służbę zrobił tu człowiek bardzo dobrze. Przygotował się świetnie. Ale tak się tym zmęczył, tak się tym nadenerwował, że wrócił do domu i z wszystkich zrzeszczał. Tak się tym przejął, że nawet stojąc tu, ja stojąc tu, już nie miałem nawet ochoty do uwielbienia. Podaję wam sytuację życia, kiedy przygotowałem się do jednej rzeczy zbyt bardzo niż to, dlaczego powinienem tu być. Rozumiecie? Bądź światłem, a służyć to zupełnie inne rzeczy. Być światłem dla każdego to pokazywać wszystkim Chrystusa. I żyć tym. A nie przygotować się do służby, a dla ludzi być jak jakaś bestia później. Bo człowiek po przygotowaniu do służby musi się, nie wiem, odstresować. Rozumiecie? Jest wiele rzeczy, które wydaje nam się, że robiąc zrobimy dobrze, podczas gdy to próbuje nas zniszczyć. Ale to my sami niejednokrotnie próbujemy się wtedy zniszczyć. Bo robimy coś z jakichś dziwnych pobudek, podczas gdy to, do czego ja cię dzisiaj zachęcam. Jeśli chcesz faktycznie być jaśnie świecącą żarówką, pomyśl sobie, dlaczego te wszystkie rzeczy robisz. Pomyśl sobie, o kim chcesz powiedzieć swoim czynem. Kogo chcesz zaprezentować swoim czynem dzisiaj? Czy chcesz pokazać siebie? Czy chcesz pokazać Chrystusa? Jeżeli chcesz, by ludzie zobaczyli w tobie Chrystusa, bądź jak Chrystus. Czytaj o Nim. Poznawaj Go. Bądź jak On. Myśl tylko o tym, jak być jak On, a nie gdzie dojdziesz. Bo On wie, gdzie idzie. Jest tu napisane, że ja wiem, gdzie idę, wiem, skąd przyszedłem i gdzie idę. Wy nie wiecie, skąd przyszliście, dokąd idziecie. Ale ja wiem. Idź za mną. Bądź jak ja. Naprawdę skup się na tym dzisiaj, aby być jak Chrystus. We wszystkim pokazywać Chrystusa. Jego poświęcenie, Jego miłość i wybaczenie. Poświęcenie dla drugiego człowieka. Proste rzeczy, a jednokrotnie dla nas tak trudne. Bo często właśnie my próbujemy być światłem. Podczas gdy to On jest światłem. I wówczas nasza żaróweczka faktycznie wygląda czarna. Bo nakładamy na nią swoje rzeczy. Jednokrotnie niedoskonałe. I często chwiejne. Podczas gdy Chrystus jest ciągle, teraz na wieki, ten sam. Chrystus, Jego osoba, Jego charakter. Fajnie kiedyś były te wstążki, mi się bardzo podobały, krążyły w świecie chrześcijańskim. One niestety stały się trochę takim sloganem. What would Jesus do? Takie cztery literki były. Ale bardzo fajne pytanie. Co zrobiłby Jezus? I tymi wstążkami zachęcano właśnie do tego, że gdy stoisz w każdej sytuacji,
Praca czy nie praca? Dom, rodzina, trudna sytuacja. Zadaj sobie to pytanie. Co w twojej sytuacji zrobiłby Jezus? Co On by zrobił faktycznie i czego by On chciał? To znaczy iść za Nim. Nie za sobą. Nie za swoimi ambicjami. To znaczy przekazywać światło jak żarówka. Nie próbujcie być światłem, podczas gdy Jezus mówi, że to On nim jest. My jesteśmy świeczkami. Zachęcam was do tego, bo inaczej będziemy tworzyć czarne żarówki, które niejednokrotnie próbują coś zrobić. Próbują dać światło, ale ostatecznie spala to na panewce. Ostatecznie okazuje się, że w twoim życiu więcej wydarzy się złego niż dobrego. Że twoje życie to wypalona służba, a nie pełne oddane życie radosne dla Chrystusa. Bo zamierzyłeś sobie coś w sercu, liczyłeś na coś dla siebie, a nic nie dostałeś. Nic z tego ci nie przyszło, podczas gdy myślałeś, że będziesz z tego może coś czerpał, a nie pomyślałeś tylko o tym, by stanąć tu i wyjść dla Chrystusa. Nie bądźmy czarnymi żarówkami. Bądźmy żarówkami, które świecą Chrystusem, czystym światłem. Zachęcam was do tego. W pracy, w domu. Amen.